Cześć, tu Oliwia i witam Was na moim kanale w kolejnym filmiku i tym razem chciałabym Wam powiedzieć o mojej jesienno-zimowej pielęgnacji, przekazać Wam różne porady, wskazówki, pokazać też fajne kosmetyki, które się sprawdzą idealnie w tym jesienno-zimowym okresie, ponieważ w zależności od zmiany pory roku zmieniają się także potrzeby naszej skóry i dokładnie tak samo jest z moją. Nie wiem jak Wy, dawajcie znać w komentarzach. Ja zawsze w tym okresie, w tym czasie mam największe problemy z przesuszonymi ustami, strasznie pęka mi skóra tutaj w łączeniach między palcami, no i robią mi się też konkretne worki pod oczami. Jeśli chcecie posłuchać więcej w tym temacie, to zapraszam Was oczywiście do dalszego oglądania. Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z polską marką kosmetyków o nazwie Fridge. Jest to producent w pełni naturalnych kosmetyków, których okres użyteczności i ważności wynosi od 2 do 3 miesięcy. Wydaje mi się, że jest to jak najbardziej na plus, ponieważ ten termin, data ważności wskazuje nam, że te kosmetyki są faktycznie w 100% naturalne. Dodatkowo da nam to większą mobilizację, by stosować te kosmetyki codziennie i je po prostu zużyć. Wydaje mi się też, że taką najbardziej unikatową cechą tych kosmetyków jest to, że należy je przechowywać w lodówce. Zresztą jak sama nazwa z angielskiego wskazuje, fridge, to jest właśnie lodówka. Niektóre z kosmetyków, które testuję, są faktycznie bardzo wydajne. Drugie po prostu zużywają się dosłownie po kilku użyciach, ale o tym opowiem Wam już za moment. Zacznijmy od ust i one są w szczególności narażone na przesuszenie, pękanie w tym jesienno-zimowym okresie, ponieważ cały czas są wystawione w momencie, gdy wychodzimy na dwór. A mamy styczność z takimi czynnikami atmosferycznymi jak wiatr, deszcz, mróz. Dodatkowo często jeszcze oblizujemy się na wietrze, co jest po prostu najgorszą opcją z możliwych i strasznie daje naszym ustom w kość. I oprócz tej rady nieoblizywania się na wietrze mam dla Was kolejną, mianowicie zrezygnowanie w stopniu maksymalnym z produktów, które mogą nam jeszcze bardziej potęgować przesuszenie tych ust, czyli wszelkie płynne pomadki, płynne zastygające pomadki. Matki jeszcze gorzej wpływają na nasze usta i zastąpienie ich na przykład jakimś balsamem, czy błyszczykiem, czy czymś właśnie takim bardziej nawilżającym, pomadką ochronną. Ale słuchajcie, świetną opcją jest też zrobienie domowego DIY, czyli peelingu składającego się z cukru i z miodu, czyli nie dość, że produkt w pełni naturalny, który możemy zrobić w domu, ze składników, które z pewnością posiadamy, to jeszcze ten peeling jest maksymalnie słodziutki i nam wygładzi usta naprawdę w świetny sposób. Ja ten peeling stosuję zwykle właśnie wieczorem przed pójściem spać, a następnie nakładam jakieś masełko. Właśnie przez ostatni miesiąc nakładałam masełko o zapachu i smaku pomarańczy od marki Fridge, które się świetnie u mnie sprawdziło. Dodatkowo to masełko posiada też mnóstwo wartości substancji odżywczych. I faktycznie w momencie, gdy budziłam się na drugi dzień rano po tym peelingu i nałożenia masełka, czułam, że moje usta są jak nowonarodzone. Chyba największą zmorą dla mnie w tym okresie są jeszcze głębsze doliny łez niż posiadam w trakcie całego roku, dosłownie. Dodatkowo, gdy budzę się rano, czuję, że mam wokół tych oczu taki okropny obrzęk, nie wiem czy coś takiego macie. Pewnie to dlatego, że rano jest jeszcze maksymalnie ciemno i pospałabym dobrych kilka godzin. Ale pierwsze co robię po wyjściu z łóżka, to śmigam do łazienki i przemywam twarz lodowatą wodą. Wtedy faktycznie czuję, że ten obrzęk powoli ze mnie schodzi. Przez ostatni miesiąc testowałam też właśnie krem marki Fridge. On ma ekstrakt z kawy, z kofeiny i faktycznie ma w jakiś sposób niwelować zasinienia, cienie pod oczami oraz redukować ten występujący obrzęk. Ja ten krem stosowałam tylko i wyłącznie na noc i powiem Wam, że u mnie sprawdził się bardzo dobrze, ponieważ miałam rano poczucie takiego maksymalnego nawilżenia tego obszaru pod oczami. Ten obrzęk wydaje mi się, że nie był aż tak duży. Jesień i zima to też świetny czas, by zregenerować to nasze ciało, skórę po lecie, pozbyć się jakichś tam ewentualnie powstałych wcześniej przebarwień, czy właśnie pozbyć się tego martwego naskórka, który już nie jest nam do niczego potrzebny, już niech ta cała opalenizna z nas zejdzie. I tutaj świetnie sprawdzi się właśnie peeling razem z maseczką. Ja miałam okazję testować i peeling, i maseczkę marki Fridge. Jest to taki jakby kawowy zestaw, kawowe combo. Bardzo fajnie zresztą się u mnie sprawdziło. Natomiast co robi peeling? Peeling właśnie złuszcza ten cały martwy naskórek i przygotowuje Waszą skórę do tego, by ta maseczka ją nawilżyła, się świetnie wchłonęła. Dodatkowo maseczka Wam także tą skórę odżywi oraz wygładzi. Co do częstotliwości stosowania tych produktów, to muszę Wam powiedzieć, że ja peeling w tym czasie stosuję gdzieś średnio raz na tydzień, natomiast na maseczkę pozwalam sobie ze 2 razy w tygodniu.
Szczególny problem pojawia się u mnie w momencie, gdy pojawiają się też mrozy. Ja niestety jestem zapominalska, mam tendencję do zapominania notorycznie rękawiczek i to, co wtedy dzieje się z moimi wrażliwymi dłońmi na mrozie, to jest jakaś masakra. Skóra tutaj między palcami zaczyna mi pękać i to do krwi. Kto się z tym zmaga, ten wie, że to nic fajnego, że to jest ból, że to jest straszny dyskomfort. Dlatego jak macie jakieś sprawdzone sposoby na to, to proszę, podzielcie się ze mną, chętnie po prostu wypróbuję czegokolwiek. Ja od około 1,5 miesiąca, dość obficie przed pójściem spać, nakładałam takie masło o zapachu zielonej herbaty, zarówno na moje dłonie, jak i na stopy. Ono posiada w swoim składzie mnóstwo substancji odżywczych, dodatkowo jest to w pełni naturalny produkt. Gdy budziłam się rano, miałam poczucie, że te części mojego ciała są faktycznie bardzo mocno nawilżone i muszę Wam powiedzieć, że jest to chyba drugi produkt na podium z tej całej gamy produktów, o których dzisiaj mówiłam. Zaraz pokremię pod oczy. On się chyba u mnie też najlepiej sprawdził. I jest to produkt, wydaje mi się, też na start. W momencie, gdy będziecie chciały spróbować czegoś właśnie z produktów marki Fridge, to jestem przekonana, że ten produkt się u Was w fajny sposób sprawdzi, bo jest też uniwersalny. To już wszystkie informacje, o których chciałam Wam powiedzieć w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że podzielicie się Waszymi poradami dotyczącymi tej jesienno-zimowej pielęgnacji w komentarzach pod tym filmem. Piszcie też, jakie macie problemy skórne. Mam nadzieję, że wszyscy ich w tym roku jakimś cudem unikniemy. Standardowo listę kosmetyków, o których dzisiaj wspomniałam, znajdziecie w opisie pod filmikiem. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam Was też do subskrybowania mojego kanału, abyście mogli być na bieżąco z filmikami i wtedy nie zapomnijcie o kliknięciu dzwoneczka, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych aktywnościach. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Wpadajcie też na mojego Instagrama i Snapchata. Do zobaczenia!